Czy dobrze mi widać? Czy dobrze mnie słychać? Tak jest. Siemanko, siemanko. Niezłe wdzianko. Witam w nowym roku. E, I tak jak wspominałem wcześniej, w styczniu e, pojawi się seria, właśnie teraz się pojawia e, marketing fotografii ślubnej. Marketing w, na początku tego roku. Na początku roku. Czyli co robić na początku roku, gdzie w naszym przypadku 70% zapytań i e bookingów jest generowanych teraz, styczeń, luty, sam początek marca, a powiedziałbym, że styczeń, luty. I uważam, że teraz od 4, 5, 6, 7 stycznia należy yy, wzmocnić te działania, należy tak naprawdę yy, wypuścić największe armaty marketingu. Fotografii ślubnej. Pojawi się 30 wideo, 15 będzie tutaj, 15 będzie tutaj, czyli na, na patronajcie. Dlaczego w ten sposób? A dlatego, że tak sobie wymyśliłem, ażeby puścić tutaj 15, ażeby wynagrodzić patronom i podziękować za to, że mnie wspierają. A więc dzisiaj. Krótkie wideo, dzisiaj wideo mówiące o reklamie na Instagramie, ale się zremowało. Wiem, powiecie, Instagram nie działa, Instagram już się przejadł i tak dalej, i tak dalej. Fajnie, super. Tyle, że my bukujemy z Instagrama, moi koledzy bukują z Instagrama. Y Wiele osób bukuje z Instagrama, wiele osób bukuje z TikToka, wiele osób bukuje z Facebooku cały czas z SEO, czyli ze strony. Ale ja dzisiaj chcę mówić o Instagramie. I ja sobie zrobię tutaj troszeczkę miejsca i tutaj pokażę w tym czasie, jak mówię, w jaki sposób zrobić nam reklamę. Reklama jest bardzo, bardzo prosta i dlatego uważam, że jest skuteczna, ale również uważam, że jest skuteczna, dlatego że po prostu działa. Zrobiłem reklamę 3 dni temu, pokazuję 4-3 dni temu, zrobiłem reklamę. Już teraz mam dwa bookingi z tej reklamy, więc już się zwróciła. Wrzucam cztery funty dziennie, czyli reklama jest pokazywana do momentu kiedy nie zostaną zjedzone te 4 funty. Jak dużo? Nie wiem, ale powiem wam jedno. Instagram wie, kto się interesuje sukienkami ślubnymi, kto się interesuje pierścionkami, z obrączkami, kto się interesuje fotografami, wideografami. I ślubami. ślubami w Waszym rejonie, jak daleko chcecie uciekać, Wasza, yy, Wasz wybór. Ja nie uciekam daleko, ponieważ Londyn, yy, jest, w Londynie jest bardzo dużo ludzi, możecie chcieć uciekać daleko. Jeżeli jesteście w Poznaniu, możecie chcieć zahaczyć o województwa ościenne, yy, może chcecie zahaczyć o Szczecin, o. Yy, Trójmiasto, gdzieś tam trochę bardziej na południe. Jeżeli jesteście w Szkocji, może chcecie zahaczyć o Lake District, czy o Leeds, Newcastle, gdzieś tam, gdzieś tam, tamte rejony. Także od Was zależy. Powiem Wam tylko tyle, że Instagram dokładnie wie i z tego należy, to należy wykorzystać, że oni mają potężną wiedzę, całą masę Yy, całą masę informacji, i naprawdę yy, skierują to wideo do waszego, tą reklamę do waszego, do waszego odbiorcy. I właśnie, przy się wydało, tak? Chodzi o reklamę wideo. Zróbcie reklamę wideo, stwórzcie pionowe wideo, stwórzcie je na telefonie, na, na programie jakimś, na, 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 na komputerze, ale jeżeli nie macie, zróbcie to na telefonie. Możecie to zrobić nawet w samym Instagramie lub też w TikToku, ale możecie wejść w jakikolwiek program do edycji, czy to InShot, czy to yy, Prism, yy, czy jeszcze coś innego, CapCut, bardzo popularny teraz. I stwórzcie wideo pokazujące Was wideo pokazujące Was, jakieś o, o zdjęcia, zdjęcia pionowe, żeby była jak najlepsza jakość, mówiące o tym, co robicie, kim jesteście, wideo nie musi być długie, wideo może, może być bardzo, bardzo krótkie, 15 sekund, 30 sekund pokazujące to, co robicie, hej, jestem Zbyszek, fotografuję śluby, szukasz fotografa ślubnego, daj mi znać, a te zdjęcia, które zrobiłem, bam, 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 bam i koniec. Nic więcej nie potrzeba. Para zobaczy, że, że to ty. Zobaczy ciebie. Podpowie mu Instagram, im Instagram, pomiędzy jak przeglądają Instastory. Pokaże im Instagram w międzyczasie, jak przeglądają sam Instagram, i zainteresuje ich. Nie, zabukują to nie, ale jest to element, zobaczycie później w późniejszych wideo, który się będzie przywijał, gdzie może szukali fotografa ślubnego i byli na Twojej stronie, a teraz zobaczą ponownie. Zobaczą, że Instagram podrzuca ponownie Ciebie, pokazuje zdjęcia z miejsca, gdzie będą mieli ślub i wesele, ale niekoniecznie. Pokazuje im Twoje zdjęcia i pokazuje Twoją twarz uśmiechniętą, wesołą. Przyjazną, generalnie, czyli kogoś, kogo chcą mieć na ślubie i weselu. Do zobaczenia. Filmy nie będą wchodzić codziennie, co drugi dzień, filmy będą wchodzić przez 30 dni. Dlaczego? Ponieważ uważam, że te działania należy prowadzić przez styczeń, luty i troszeczkę marca, ale ten marzec zamknijmy, tak? Nie mówmy o marcu, styczeń, luty. Dlaczego? W grudniu cała masa oświadczeń i znowu cała masa oświadczeń przy walentynkach, tuż przed walentynki i tuż po. Więc uważam, że te działania marketingowe należy prowadzić przez te dwa miesiące i uważam, że należy wyciągnąć chociaż troszeczkę z tych działań marketingowych. Nie musisz robić wszystkiego, nie musisz już dzisiaj wskakiwać na Instagrama i robić, robić reklamy ale uważam, że powinieneś zrobić coś, dlaczego musisz być widoczny w internecie y, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Y, z tym Was zostawiam. Zobaczcie, jak ja szybko zrobiłem, y, zrobiłem reklamę samą y, i tyle. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Na razie, cześć.